Ale to jest właśnie taki świetny przykład, żeby pokazać, czy oszukują, czy nie. Wiecie co, tyle jest tej papierologii, że my tutaj siedzimy i we trójkę wypełniamy. To kurczę, no ja rozumiem, o co im chodzi, pies może, ale to też nie rozumiem. Ej, co Tobi? Boisz się? I to jest to, co dostaliśmy wczoraj, co wspominałam właśnie. Odzyskiwano ją z odchodów kozy. Uwaga, zagadka. Znajdź złomka. Gdzie jest złomek? No, zaraz wam pokażę. O, już widać kawałek. Proszę bardzo. Takie to mamy nasze kryjówki. Jesteśmy 4 km od Agadiru i znaleźliśmy takie oto miejsce. Miejsce, które nawet bym powiedziała jest bardzo ciekawym miejscem. Może tego nie widać, ale jest tu coś bardzo ciekawego. Uwaga! No, kto wie, co to jest? Co to za drzewa? I co to są za owoce? Ja spróbuję tutaj odejść i pokazać lepiej na tym dużym drzewie. O, proszę bardzo. Tutaj znalazłam takie bardziej dorodne drzewka z pięknymi owocami. Już pokazuję bliżej. O, widać? Tak? I to, moi drodzy, spróbuję zerwać jedno. O, to, moi drodzy, są drzewa arganowe i tak wygląda owoc. A w środku jest pestka i z tej pestki wytłacza się olej arganowy. Te owoce, moi drodzy, są bardzo twarde. To mniej więcej tak jak oliwka, ale o wiele bardziej twarde. Twardy jak kamień, można powiedzieć. Nawet trudno wbić paznokieć tutaj, wiecie, w środek. Więc tak jakby nie dało się nawet obrać tej pestki. Więc tak naprawdę, i uwaga, usiądźcie, bo może nie znacie tej historii. Tradycyjnie, żeby tą pestkę zdobyć, to po prostu odzyskiwano ją z odchodów kozy, bo kozy jedzą te owoce, no ale pestki nie strawią, nie? Tak więc tam, no. W ten sposób pozyskiwano te pestki, nie? I potem te pestki miażdżono i z tego wyciskano olej. Dzisiaj natomiast, no oczywiście są sposoby, żeby obrać. Tam w jednym sklepie, widzieliśmy to chyba było w Marrakeszu na bazarze, w niektórych sklepach pokazują, mają takie obieraczki, takie już urządzonko, a oczywiście w większych takich przedsiębiorstwach, no to po prostu miażdżą te owoce i później miażdżą ten tą pestkę. No i niestety z tej miazgi, po prostu do miazgi dodaje się chemii i w ten sposób pozyskiwany jest olej. Tak więc jeżeli ktoś by kupował olejek arganowy i wiecie w ogóle jaki jest drogi, szczególnie właśnie organiczny, to dlatego jest taki drogi, bo trudno jest pozyskać tą pestkę, ta pestka jest nieduża i z tej pestki jest niedużo oleju, szczególnie jeżeli w sposób tradycyjny tylko właśnie zmiażdżymy tą pestkę i wyciśniemy ten olej, to jest go naprawdę bardzo, bardzo niedużo. I nikt się tym olejem jakoś szczególnie nie interesował przez wieki, bo tutaj przez wieki przecież w Maroko ten olej był pozyskiwany, aż pewnego dnia właśnie ktoś gdzieś tam odkrył, zaczął stosować i po prostu rozsławił ten olejek arganowy na cały świat. No to trzymaj go. Siąść! Siąść!
Jedz, chłopie, bo ja wiecznie żył nie będę. Masz. Muszę wam powiedzieć, że żadne miejsce nie jest nigdy takie zupełnie beznadziejne albo takie zupełnie idealne. Często spaliśmy w miejscach naprawdę pięknych i tak dalej. I tam zawsze było coś, co było tak ci utruło po prostu. Nie wiem, jakieś komary na przykład, czy coś innego. Że one sprawiły, że po prostu już to miejsce nie jest super, nie? Mimo, że było pięknie, to no, musieliśmy na przykład stamtąd się emigrować, albo za długo nie dało się tam być, albo wiatr, albo coś tam innego. Tutaj to miejsce nie było najbardziej urokliwe, nie? Ale tutaj za mną, wiecie... Hello! Good morning! Ça va? Yes! Yeah? Can I have a look? No właśnie, chciałam wam opowiedzieć o takim panu, a on tutaj do mnie właśnie już tego zobaczy, czy tam można zajrzeć do środka. Dzień dobry, tutaj są pieski, to nasze zostawimy na zewnątrz, zamkniemy bramkę na wszelki wypadek, zostań tam Bella. Zobaczcie tutaj, no właśnie, pan wczoraj nam podarował tutaj papryczki, słuchajcie, dostaliśmy, właśnie tutaj uprawiają fajne papryki, różne rzeczy i wieczorem, o, bonjour, ça va? Super, tam mają osiołki, tam w tej szopie chowają osiołki. Mus. Aha. I dostaliśmy po prostu cały worek po prostu warzyw różnych. No to jest naprawdę bardzo słodkie. Ja wiem. Super. My troszeczkę mamy. Już za dużo nie, bo już żeśmy dużo dostali. Tutaj nalegał, żeby jeszcze koniecznie pale bakłażanków. Tutaj jest całe pole bakłażanów. Ale ja nie chcę wziąć za dużo, bo my potem nie zjemy. Messie! Merci, merci beaucoup. To nam wystarczy. O, super. Kiedy my to pozjadamy? Piękny dzień. O, w sukienkę, dobra, super, super. O, Ella, właśnie. Merci. Dostałam do sukienki, ażeby mogła zanieść. Wystarczy. Okay. Merci beaucoup. No to teraz będziemy mieli bakłażanową dietę, bo już żeśmy tam dostali trochę wczoraj. Nie wiem, jak my to wszystko przejemy, ale są takie naprawdę czerstwe. Wiecie co? No, takie... Naprawdę. Bo tam już jak są na streganie, nie? To one już są wtedy często takie, wiecie, poobijane i tak dalej. Znowu mam jakieś brudne paznokcie, ale to nic. Zaraz będę czyścić, bo jedziemy do miasta. Ale no przepiękne. I lubię małe bakłażanki. O rany, pan jeszcze doniósł nam papryki, całą torbę papryk. No i to jest to, co dostaliśmy wczoraj, co wspominałam, właśnie bakłażany, trochę ziemniaków i właśnie te małe papryczki. Tak więc teraz będziemy mieli taką dietę bakłażanowo-paprykową. Mieliśmy jechać na bazar, ale jak widać, to już połowę zakupów mamy z głowy, a nawet więcej. Idziemy dzisiaj do weterynarza, ale najpierw musimy wydrukować testy, te wyniki tego miareczkowania. Wygooglowałam tutaj gdzieś, ma być taki, to się nazywa Print House. I tam myślę, że bez problemu nam wydrukują. Nie jestem pewna, czy jestem w dobrym miejscu. Tutaj jest jakiś sklep z telewizorami, no ale to nie jest to. Nie, no bo tu jakieś telewizory. Normalnie źle żeśmy wjechali. Nie, tu jakieś normalne sklepy są. Nie, to coś jest nie tak. Muszę
Coś nam tutaj źle ta mapa pokazała. Nie, jednak jest, tylko ja po prostu przeszłam koło tego, tego nie zauważyłam przedtem. Widzicie? Print House. Bonjour. No, to mam wydrukowane. Muszę tylko iść po drobne, bo miałam 50, a się okazuje, że muszę zapłacić tylko 4. Bo po jeden za stronę. 10. No, 10 no, masz? Czeka, masz wait, piątkę? Super. No i wiecie co? To jest właśnie taki świetny przykład, żeby pokazać, czy oszukują, czy nie. Miałam w ręku 50, bo nie miałam zielonego pojęcia, ile to będzie kosztować. A on mi mówi, ale to tylko kosztuje 4, nie? I wtedy widać właśnie, że no po prostu są uczciwi. On chce 4, tyle, ile to kosztuje. Uwaga, trochę jest brak dyscypliny. Kręcą się strasznie. A tu już jesteśmy. O, tu już jest, dobra, my to chodzimy. Chciałam zobaczyć, gdzie to jest, a my już żeśmy doszli. Oj, mała mi ucieka. A ci tutaj nie bój się. A to ciekawe, że czują mnie zapach i już się boją. Siadaj, Tobi. Siadaj. Siadamy. Ej, co, Tobi? Boisz się? Ty to tam się niczego nie boisz. Andrze, idziemy. Aha. Bonjour. No, troszeczkę się towarzystwo uspokoiło. O. Tobi tam sobie leży. Uwaga. O, spróbuję to pokazać, proszę. Tobi najgrzeczniejszy. Jak zwykle. Wiecie co, tyle jest tej papierologii, że my tutaj siedzimy i we trójkę wypełniamy. Tutaj za biurkiem pan weterynarz tam wypełnia w komputerze. Tam asystentka wypełnia jakieś inne papiery. Mogę pokazać, tylko piękna dziewczyna siedzi i tam znaczy stoi i wypełnia. Bez sensu te wszystkie papiery. I po 3 razy piszemy to samo, nie? Wszędzie. No i tak, kochani, można by powiedzieć, że już mamy wszystko, ale niestety jeszcze potrzeba jeden stempel. Powinniśmy pojechać teraz do weterynarza wojewódzkiego, do takiego jakby biura właściwie, nie weterynarza, bo właśnie chodzi o to, że najpierw musi być zwykły weterynarz, który wypełni te wszystkie papiery, przygotuje, sprawdzi psy i tak dalej, chociaż nikt psa nie sprawdzał, ale nie mamy pretensji, tylko po prostu tyle tych papierów było do wypełniania. Ale on nie może postawić jakby tego ostatecznego stempla, który jest potrzebny do papierów. Ale powiedział nam ten weterynarz tutaj, ten przesympatyczny człowiek, że oni tam w tym biurze dokładnie sprawdzają i mówi, nie przedstawią wam tego stempla, bo nie ma jeszcze tych 90 dni, nie? To ja myślałam, że na tej granicy sprawdzają, a to się okazuje, że to już tutaj w tym biurze wojewódzkim liczą te 90 dni i mówi, że są bardzo szczegółowi, wszystko sprawdzają, tam trzymają te papiery po prostu pół dnia, żeby wszystko sprawdzić i poczekajcie, bo to mała mi się kręci, chodź to tutaj. Chodź tutaj. O. Uwaga. Niedźwiedź poszedł po pieniądze. A ja tutaj jeszcze szybciutko dokończę. Zostałam. Uwaga. O. A my tutaj z Tobiaszkiem czekamy. Już jesteś. Dobra, daj. Już rąk mi zabraknie trzymać trzy psy. Poczekaj. A już na pewno już nie dam rady nagrywać. O Jezu.
Dobra, najważniejsze. Płacenie to ty leci i potem ja. No dobra, to teraz akcja wkładania wszystkich do samochodu. Nie? Jeszcze będziesz palił? No to dobra. A ja w takim razie jeszcze dokończę o tych papierach wszystkich. Mała by też mogła zrobić siku. Chodź no tutaj maluszku. Jejku, jak ona się plącze strasznie. Wiecie, z takim pieskiem, zanim się nauczy chodzić na smyczy, to troszkę jest ten. Popatrzcie, ile tych papierów już mamy. Widzicie? Tam są takie 6-stronicowy dokument i 2 certyfikaty i jeszcze mamy w samochodzie jeszcze certyfikaty, tak więc, no i oczywiście każdy ma swoją książeczkę, więc po prostu my nie mamy tyle papierów, ile te nasze pieski. No i mamy nadzieję, że po prostu uda nam się z tym przekroczyć, mimo że tak jak wspomniałam, po prostu brakuje jednego oficjalnego stempla. Jeny, jaki on zawsze robi śmieszne miny, jak się go wsadza do samochodu, po prostu. Tobi jest taki bardzo uległy, ale po prostu jego twarz mówi wszystko. No. Trzeba tam popoprawiać wszystkie łóżka. Czasem oni tam skotują. Tobi nie na siedzenie. O tak. Dobra, kogo teraz? Konus. No i królowa Bela na koniec. I proszę bardzo. Wszyscy zapakowani, można jechać. A z tego wszystkiego to już nawet nie wiem, czy dobrze wszystko opowiedziałam wam tutaj do kamery, ale chyba 6. Tam w przepisach wyraźnie mówi, że psy, które są z Europy, nie muszą. Ale jest tam napisane, że jak wzięły test w Europie, nie jest. No nie jest to napisane. Jedziemy teraz na plażę, tam jest promenada wzdłuż plaży. Chcemy zmęczyć trochę tą naszą bandę po prostu i sami potem chętnie gdzieś klepniemy i coś zjemy. Ładnie zielono i w ogóle ładnie zadbane wszystko, nie? No nie możesz już tam jechać, tu musisz zaparkować, nie? A to otwier... O, masz miejsce? Dobrze. Tak? Można jechać? No nie szkodzi, ale to pójdziemy, no. Już jesteśmy nad morzem, nad oceanem. No dobra, no to idziemy. Powiem tylko właśnie szybko na temat Agadiru. No właśnie, zdania są podzielone. Tak naprawdę niektórzy się zachwycają tym Agadirem, a inni uważają, że ojeny, tutaj jakieś psy są. Chodź tu mała, chodź. Kurczę, musimy uważać, ale raczej nie wyglądają na groźne. Najbardziej groźna jest nasza mała, bo zaczyna na nie warczeć. Chodź tutaj, nie rób sobie problemu. No, merci. A, merci. Dobra, uwaga. Idziemy tam. Już pan chciał nam sprzedać okulary. Nie, Rolexy, tak? Rolexy. Powiem wam tylko na temat Agadiru tyle, że jest to najbardziej popularna destynacja. Jeżeli wstukacie Maroko i jakąś wycieczkę do Maroko, jakieś wakacje, urlop, coś w tym stylu, to na pewno wyskoczy jakiś hotel w Agadir i tutaj tych hoteli jest pełno. Tutaj jest oczywiście tylko jakiś mały fragment, ale właśnie jest takie największe skupisko hoteli. Jest lotnisko, tak więc przylatują tutaj samoloty bezpośrednio. Jejku, chodź! Matko się zabije przez tą naszą. Ona cały czas mi pod nogami. Czy ty możesz iść z jednej strony, bardzo proszę? A nie po prostu raz z jednej, raz z drugiej takim zygzakiem chodzisz? Chodź, idziemy. No dobra. Puszczamy Ferajnę na wolność. To może będę mogła coś z sensem powiedzieć. Ściągam klapeczki, bo jest piękny piasek. A historia tego miasta jest bardzo prosta. Jest piękna plaża, jak widzicie. I było tu miasteczko, które zostało zmiecione po prostu z powierzchni przez tsunami. I jakby korzystając z tej przestrzeni,
Nie wiem, kto to wymyślił, ale ktoś wymyślił. I po prostu zaczęto budować tutaj hotele. Tak więc wszystko, co tu jest zbudowane, całe miasto jest po prostu nowe. Jest bardzo schluźnie. W wielu miejscach widzieliśmy przepiękne właśnie zieleń, wiecie, deptaki, ścieżki rowerowe i tak dalej. Tak więc faktycznie robią to bardzo ładnie. Ale dlaczego ty piszczysz? Malutka mi tu piszczy. Myślałam, że spokojnie wam coś powiem, ale widzicie, chyba już moje vlogi się tutaj zmienią teraz. Więc są piękne hotele i dużo osób tutaj przyjeżdża. Jeżeli chodzi o walory estetyczne, no to, że tak powiem, musicie sami ocenić. Jedni uważają, że jest przepięknie, inni przyjadą i powiedzą, że jest brzydka plaża. No ona jest po prostu... No co mam wam powiedzieć, no płaska jest, no płaska, no jest czysto, nie ma śmieci, bo sprzątają. Bywa bardzo popularna, bo po prostu potrafi być cała tutaj zawalona ludźmi, bo widziałam zdjęcia. A jeszcze chciałam powiedzieć taką jedną rzecz dla wszystkich, którzy się zastanawiają nad przyjazdem do Maroko, bo wiele osób się boi. Czego, to ja nie wiem, bo to po prostu jest, no, normalnie jak Europa. Ja nie wiem, no poza bazarami, tak? No i że architektura jest miejscami trochę odmienna, ale naprawdę tu jest bezpieczniej niż w Europie, tyle wam powiem. Więc jak się ktoś waha, to się nie zastanawiać. Jeżeli chodzi o przyjazd, to ja zdecydowanie raczej polecam Maroko dla tych, którzy lubią przyjechać sobie na zorganizowany urlop, właśnie przyjechać do Agadiru, tam tutaj na tej plaży ze 2-3 dni jakieś wycieczki fakultatywne, coś tam. To jest fantastyczne. W ogóle są też piękne butikowe hotele, ale jak właśnie podróżować na dziko, tak jak my, no to myślimy, że są lepsze kraje. Choć to powiedziawszy, bardzo mi się podobało to, co żeśmy zwiedzali, ale spanie na dziko to, kurczę, jest problem, nie? My tutaj jesteśmy na samym końcu tej plaży, tak więc to co widać, i tu już jest duża przestrzeń, to jest końcówka. Ona się ciągnie tam, ciągnie się po prostu kilometrami. Taka wielka, pieszczysta plaża, naprawdę bardzo szeroka, chyba szersza niż w Świnoujściu. Więc jak ktoś lubi piasek, to jak najbardziej będzie tutaj zadowolony. I jedno z niewielu miejsc, gdzie można się wykąpać w Maroko, bo jest tutaj takie duże wypłaszczenie, taka zatoka, i ta woda tak spokojnie wchodzi do środka, nie w tych wszystkich innych miejscach, gdzie można było po prostu wejść i już nigdy z tej wody nie wyjść. Spróbuję jeszcze dokończyć historię z weterynarzem. Więc według tych przepisów, które ja znalazłam, ja rozumiem to w ten sposób, że pies, który jest z Europy i jakby przyjeżdża tutaj, wyjeżdża poza Unię Europejską i z powrotem potem wjeżdża do Unii Europejskiej, to musi mieć to miareczkowanie i on wtedy te 90 dni nie musi czekać. A pies, który jest stąd, to mimo że ma też wszystkie miareczkowania i tak dalej, to musi te 90 dni czekać. Natomiast weterynarz mi powiedział, że nawet jeżeli jest pies z Unii Europejskiej, ale jeżeli ten test na miareczkowanie jest robiony tu na miejscu, to on nadal musi czekać. Czy tak jest, to ja nie wiem. No ale w ogóle lipa, słuchajcie, z tymi 90 dniami. Weterynarz nam wytłumaczył też, dlaczego jest ten 90 dni ta kwarantanna. Otóż dlatego, że pies może być pogryziony przez innego psa czy jakieś inne zwierzę. I jakby chodzi o to, że może być podgryziony, ale może nie mieć objawów, czyli chory na wściekliznę, ale nie mieć objawów. I jakby pies nie przeżyje dłużej niż 2
3 miesiące. Jakby z reguły te objawy się tam później po prostu pojawiają po kilku tygodniach i pies do 2 miesięcy, max 3, umiera. I dlatego właśnie jest te 3 miesiące, bo jakby pies, który 3 miesiące jakby przeżyje od tego miareczkowania, od tego szczepienia i miareczkowania, czyli jakby dowodu na to, że ma te przeciwciała, no to już potem nawet jakby był pogryziony, no to już on nie będzie nigdy chory, no. Tak to rozumiem. Ja nie wiem nawet, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale to kurczę, no ja rozumiem, o co im chodzi, że pies może, ale to też nie rozumiem. Bo teraz pies, który jest szczepiony, bo przecież musi być szczepiony, nie? Żeby miał to miareczkowanie. Czyli pies, który jest szczepiony, to przecież jak zostanie pogryziony, no to on jest szczepiony, więc nie będzie chory. To ja dalej nie rozumiem tego, jakby jakie jest myślenie w tym, w tej kwarantannie, w tym 90 dniach. Nie wiem, jak ktoś jest mądrzejszy tam po drugiej stronie, to napiszcie w komentarzach. Bela, tu. No dobra. Muszę wam powiedzieć, że fajnie było zobaczyć. Nie, że jest brzydko. Może nam się tak tutaj nie podoba, bo to nie jest takie jakby miejsce w naszym stylu, ale generalnie jak ktoś lubi właśnie przyjechać tam sobie właśnie do hotelu, mieć restaurację i tak dalej, deptak, fajne rzeczy, to super, piękny deptak. I w mieście też, jak wspomniałam, są też inne fajne miejsca, gdzie można pospacerować. Jest tam taka ta góra, którą tam widać, to tam można wjechać kolejką. No więc zawsze jakaś tam dodatkowa atrakcja. No, dobra, pakujemy się. A zbiorowe picie wody. We 3 się zmieściły. Czekaj. O. No, merci, merci. Ano. Tutaj przychodzą i tam proponują różne rzeczy, a to truskawki, a to jakieś inne owoce. O, proszę bardzo, we 3 się zmieściły. Pięknie. Fajne psiaczki. I chciałam jeszcze dodać, że parking jest bezpłatny. No to zawsze bonus, prawda? O, is it? No, a nie? Oczywiście, że tak. No, ojejku, zahaczyłam się o drzewo. Bo wiecie, co przykuło moją uwagę? Zostaw to, Bela. Tu niestety są mniej ciekawe rzeczy do oglądania. Tu leży zdechła krowa. Chodź tutaj, zostaw to. Okropnie to wygląda. A tam kawałek wcześniej też było płyte. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi tutaj na tym polu. No, całe szczęście, że moja psia rodzinka nie jest tym strasznie jakoś zainteresowana, tak więc spoko, uciekam stąd, bo no, trochę tak nieprzyjemnie, nie? A tutaj dodam jeszcze, że weterynarz, wiesz co, ale tak długi tutaj teraz, że chyba nic nie dolam.